Konkurs ogłoszony latem obejmował trzy kategorie. Miasto i woda, człowiek i woda oraz ocean życia. Chcieliśmy także wielu ludzi zarazić pasją do podróżowania, zwłaszcza dlatego ten konkurs wystartował w okresie wakacyjnym, ale także pragnęliśmy zwrócić uwagę na ważne problemy, zagadnienia ekologiczne i liczyliśmy w tym konkursie, że ludzie będą też zgłaszali takie zdjęcia, które będą miały jakieś przesłanie. Wystawa zawiera 11 prac. Jurorów, wśród których był wybitny fotografik i ambasador Hydropolis Ryszard Chorowicz, najbardziej urzekło zdjęcie Dwa Światy. Przedstawia ono zakątek Krakowa, zanurzonego w porannym smogu i łabędzia, jakby z tego smogu uciekającego. Fotografia zatytułowana Dwa Światy. Jest to zdjęcie, które było faworytem niemalże każdego członka naszego jury. Zdjęcia podobają mi się bardzo. Są na pewno umieszczone we właściwym miejscu w Hydropolis, którym jestem ogólnie rzecz biorąc zachwycona. Aczkolwiek nie zgadzam się z opiniami jury. Mam swoich, że tak powiem, faworytów wśród zdjęć i na pewno głównie najbardziej podobało mi się i przemawia do mnie zdjęcie Drugie Życie. Drugie Życie otrzymało także nagrodę publiczności. Głosowało na nie ponad 7 tysięcy internautów. Ja się zgadzam z moją żoną, która powiedziała właśnie na temat tych nagrodzonych, nienagrodzonych tutaj zdjęć. No mnie najbardziej się podobało, tak tutaj już wcześniej wspomniałem, podziemia Hadesu. Czyli jak dobyliśmy te wszystkie podziemia, przepiękne zdjęcia. Jest w ogóle, obiekt jest w ogóle wspaniały. Jesteśmy zauroczeni. Zauroczeni. Naprawdę. Na pewno jeszcze powrócimy, żeby jeszcze raz zobaczyć tak dokładniej. Bo nie zawsze człowiek ma czas, prawda, na co dzień. Są to zjawiskowe fotografie z tego względu, że na co dzień nie widzi się takich rzeczy. Już nie mówię o byciu w tych miejscach, gdzie ktoś ujął kawałek ziemi, wody, wszystkiego, co nas otacza, prawda? Bardzo mi się to podoba. Jestem po prostu, specjalnie przyjechaliśmy do Wrocławia, żeby tutaj do Hydropolis skorzystać, zobaczyć jak to tutaj wygląda. No nie myślałem, że to miejsce może tak zaskoczyć. Warto powiedzieć, że wśród laureatów nie było żadnego mieszkańca Wrocławia. W piątek na galę podsumowującą konkurs przyjeżdżali do nas ludzie ze Szczecina, z Rzeszowa, z Krakowa. Także udało nam się wypromować konkurs w całej Polsce i będziemy starali się to robić ponownie w przyszłym roku. Pokonkursowa wystawa potrwa do końca grudnia. Marian Maciejewski, Echo 24.